trwają próby do Żołnierza Królowej Madagaskaru w Teatrze Polskim. To będzie premiera na dużą scenę. W tym spektaklu gram Władysława Mąckiego, seniora. To jest pan prezes, który jest właściwie już ustawiony życiowo. Wielką przyjemność sprawia mu przebywanie z fantastyczną, piękną Kamilną, gwiazdą Teatrzyku Arkadia. No i z tego wynikają potem różne historie w tym spektaklu, ponieważ okazuje się, że Władysław Mącki junior, mój bratanek, ma bardzo podobne geny i mamy te same zainteresowania. Także on też przychodzi do Kamilli i z tego wynikają różne zabawne historie w tym spektaklu. W pracowniach naszego teatru powstają właśnie fantastyczne kostiumy. Będzie laseczka, cylinder, frak, płaszcz, szal. W ogóle wszystko, co tylko mężczyzna tamtych czasów mógł założyć, żeby wyglądać świetnie. Jeśli chodzi o muzykę, no to tutaj również aranżacje Krzysztofa Herdzina myślę, że sprawią, iż ta muzyka, która mogłaby się już wydawać czasem trochę stara, ona nagle tutaj uzyskuje jakiś zupełnie nowy walor, nową jakość. Te aranżacje są niezwykle ciekawe, są współczesne, ale jednocześnie trochę gdzieś tam sięgają do tej epoki, którą gramy. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na Żołnierza Królowej Madagaskaru w Teatrze Polskim. Premiera już 25 października, ale potem kolejne spektakle w listopadzie i w kolejnych miesiącach. Warto zobaczyć ten spektakl. Do zobaczenia.